Sama nazwa pochodzi od Permanent Agriculture. To miało być jakiś. No, nowa forma rolnictwa, która będzie odporna na zmiany klimatu, będzie dobra właśnie dla Ziemi, dla ludzi. Będzie to rolnictwo trwałe, nie bazujące na paliwach kopalnych, tylko na źródłach odnawialnych. Będą to systemy produkcji żywności, produkcji rolnej, oparte na naturalnych cyklach, czerpiące wzorce z, ze świata naturalnego I, i tak się to wszystko zaczęło. No i ja staram się działać w ten sam sposób. Natomiast no nie skupiam się nad tym, czy to jest permakulturowe, czy nie. Staram się szukać skutecznych, działających rozwiązań, czegoś, co dla mnie tu będzie wykonalne, będzie dla mnie działać. No, to są najważniejsze sprawy.